Cieszę się, drodzy braterstwo, z tego przywileju. Są trzy rodzaje wykładów. Pierwszy to jest tak jak w sporcie, na rozgrzewkę. Drugi to jest na dobre trawienie. Mam nadzieję, że po tym wykładzie będzie lepsze trawienie. I trzeci to ten rodzaj wykładu, którego nie chcę, żeby uśpić słuchaczy. Myślę, drodzy braterstwo, że nasz dobry Bóg zna nasze słabości. On zna też słabości moje, ja ich mam bardzo dużo, a jednak dał mi ten przywilej i zbór bydgoski mnie zaprosił, za co bardzo jestem wdzięczny. Rok jubileuszowy. To nie będzie temat naszego wykładu. To będzie taki wstęp, taka wycieczka, które ja będę robił dosyć często, ale zawsze na temat i zawsze z przewodnikiem. W 1974 roku w maju zostałem człowiekiem dorosłym. Zdałem maturę. Miałem wtedy 21 lat, niektórzy z was 19, ale nie siedziałem w jednej klasie. Do tego typu szkół chodziłem, że tak to się stało. Drugie wydarzenie w lecie, 50 lat temu, poświęciłem się. Szmat czasu. Tak niewielki postęp. W październiku zacząłem studia na AWF-ie. O, tu zrobiłem duży postęp. Widzicie, jak te mięśnie brzucha się rozwinęły? Do tego mogę podejść żartobliwie, ale do poświęcenia nie. I zawsze odnoszę się do tego z szacunkiem. Dla tych z was, którzy znają mnie od niedawna, no wiecie, że w Rzeszowie miałem temat nasz chrześcijański bieg. W Bydgoszczy rok temu był nasz chrześcijański taniec. Już powiedziałem, śpiew. A teraz będzie nasz chrześcijański taniec lub taniec w Biblii. Śpiew i taniec istnieje tak bardzo dawno, jak istnieje rasa ludzka. Biblia mówi nam, że mamy przynajmniej jeden talent, który został nam dany. Ja do śpiewania nie mam talentu, do muzyki nie mam, do tańca też nie mam talentu. No, mam talent, czasami komuś pomagam poprzez dobry humor lub pisanie wierszy. No ale jeżeli ktoś by powiedział, że to jest też talent, to ja jestem zgodliwy i nie będę się kłócił. Może to jest prawda, może to jest talent. Śpiew i taniec wymagają muzyki i są tak układane, aby były z nią w harmonii. W świecie mamy dużo przykładów tańca. Chciałem was przeprosić, ale strasznie mnie suszy po tym tej podróży z górnego, z tego dalekiego kraju. A ja bym chciał zabrać was do Sarajewa. Też będzie jakiś tam jubileusz. Na pewno wszyscy pamiętamy 1914, Sarajewo. Zaczął się wielki problem w świecie, ale nie o tym chciałem mówić. 70 lat później, w 1984 roku, była olimpiada w Sarajewie. Tam podczas igrzysk zimowych
para z Wielkiej Brytanii, Christopher Dean i Jane Torrill, zdobyli złoty medal w tańcach. Tańczyli do bolera Ravela. Piękna muzyka. Dostali 9 szóstek, najwyższe. Wyżej już się nie da. Ale wiemy, że sport to jest taka dziedzina życia, gdzie nie wiadomo. W tym roku tyczkarz skoczył 6,25 ze Szwecji. Postawił słup milowy i wszyscy myśleli, że się nie da. Za parę dni w Chorzowie, tam wiecie, świeże powietrze, to i pofrunął sobie o 1 centymetr wyżej. Wracając do tańca, tam ocenia się 2 rzeczy, wykonanie techniczne i wykonanie artystyczne. Ale to nas przyprowadza do tańca w Biblii. Co możemy w Biblii o tym powiedzieć? W epifanicznym tomie 5 na stronie 221 brat Johnson napisał tak. Taniec w symbolice biblijnej sugeruje wprowadzanie pewnych doktryn i teorii do życia. To jest działanie w harmonii z nimi. Piękny taniec jest symbolem naszego poświęconego życia, bycia w harmonii. Taniec jest pokazaniem radości i wesela. Ludzie w smutku nie tańczą. Albo, taki jeden wypadek, tańczą, kiedy muszą. Film Czyż nie dobija się koni? Bardzo dawno temu powstał w dobie kryzysu. Tam pary musiały tańczyć, która najdłużej się utrzyma na parkiecie, to dostaje nagrodę. Ludzie po prostu mdleli, opadali z sił. Taniec w Biblii. Biblia wspomina nam o tańcu jako o okazywaniu radości, jako chwaleniu Boga w szczególnych chwilach. Ludzie tańczyli, kiedy byli szczęśliwi. Taniec był po jakichś zwycięskich bitwach. Ale nie wszystkie tańce w Biblii były dobre. Historia o złotym cielcu mówi nam coś innego. To nie był dobry taniec. To sprawiło, że Bóg się bardzo zasmucił. I Mojżesz też. Wiemy, co się stało z tablicami. Ogólnie możemy powiedzieć, że taniec towarzyszy różnym religijnym uroczystościom. Wyraża radość, ten czas świętowania, uwielbienie i cześć dla Boga. Wyraża radość ze zwycięstwa. I w Biblii, w Księdze Sędziów, czytamy o tym, kiedy Jefte wracał, ja tutaj przeczytam. A gdy się wracał Jefte do Masfa, do domu swego, oto córka jego wyszła przeciw niemu z bębnami i z muzyką, a ta była jedynaczka, bo nie miał żadnego syna ani innej córki. To była radość po zwycięskiej bitwie, no i jednocześnie smutek, bo on złożył pewne przyrzeczenie. My wiemy, że kiedy Miriam, prorokini, siostra Arona i Mojżesza, wzięła bębenek i kobiety śpiewały. Bardzo ważna uroczystość, przekroczyli morze, zostali uratowani. Dawid, kiedy pokonał Goliata, kobiety izraelskie śpiewały i w innych sytuacjach też, chwaląc Saula i Dawida. Saul zabił 1000, Dawid zabił 10 tysięcy.
No co, o co kruszyć kopię? Te 1-0, też pewnie się nie martwicie, ile macie na koncie, czy 10 tysięcy, czy 1000. Może jednak jest różnica. Uwielbienie i chwała. To jest taniec za podziękowanie Bogu. Ludzie tańczyli dla Boga. Dodawanie tamburynów i lir sprawiało, że to stało się bardziej piękniejsze. Amerykańscy Indianie dziękowali swemu Bogu wielkiemu Manitu, kiedy wrócili z łowów. No oni świętowali, tańczyli, a kto miał się tym mięsem zająć, bo lodówek nie było. No kobiety, one tam pewnie nie śpiewały, ale musiały zagospodarować to wszystko. W Starym Testamencie ludzie tańczyli wiele razy, aby czcić Boga. W ten sposób wykazywali szacunek, radość. Te właśnie muzyka i taniec dodawał serca. Pokazywał, w jakim stanie znajduje się ich serce. Psalm 154 mówi nam: chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go strunami i piszczałką. Ten właśnie werset wzywa do chwalenia Boga muzyką i tańcem. A było tak podczas religijnych uroczystości. W Starym Testamencie jest często opisywany właśnie ten sposób tańca, postrzegany jako doświadczanie duchowej radości. W Biblii, tak samo w księgach psalmów, znajdują się wzmianki o radosnych tańcach uwielbienia. Psalm 149:3. Niech chwalą Jego imię tańcem, niech grają Mu na bębnie i harfie. Ponadto czytamy w 2 Samuelowej, 6 rozdział, że Dawid tańczył z całej siły przed Panem, wtedy, kiedy arka została przyniesiona. Bardzo nie podobało się jego żonie. Ona uważała, że królowi to się nie godzi. No, kiedyś była taka piosenkarka, Ała Pugaczowa, która mówiła, że z miłości to żaden król się nie żeni. Jeżeli bracia moi rówieśnicy pamiętacie, coś takiego było. W Księdze Wyjścia, 15 rozdział, właśnie po tym, jak przekroczyli Morze Czerwone, to o tym wspomniałem, ale Hebrajczycy mieli rodzaj tańca rytualnego i tam występowało coś charakterystycznego, takie trzy rzeczy. Płci nigdy się nie mieszały, taniec był zwykle wykonywany przez kobiety i odbywał się zwykle na zewnątrz. W psalmie 30, wiersze 12-13 czytamy: biada, biadania moje zamieniłeś mi w taniec, wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało. Boże mój Panie, będę Cię wysławiał na wieki. Psalm pokazuje nam radość, że Bóg może zmienić nasz smutek w radość. Mówi, że bycie blisko Boga przynosi prawdziwą radość i powody do świętowania. Jeremiasz również 31:4 mówi nam: znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu, przyozdobisz się znowu swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela.
Prorok Jeremiasz miał potężne przesłanie do narodu izraelskiego. Jeżeli takie przesłanie jest dane komuś, kto jest w niewoli, no to radość rośnie. Taniec daje ludziom pocieszenie, podnosi ludzi na duchu, gdy stają w obliczu trudnych wyzwań życia. Ja tu, drodzy braterstwo, będę podawał takie przykłady, które raczej bardziej moi rówieśnicy będą wiedzieli, o czym ja mówię. W latach 60. Irena Santor śpiewała piosenkę Nadleciał wiatr i później w słowach mówi, czym jest taniec. Jest to bardzo ważna rzecz, szczególnie w tej zwrotce, ona bardzo wyraźnie to podkreśla. Taniec przed złotym cielcem. Tu już wspomniałem, to było wielkie rozczarowanie. Ale Mojżesz przypomniał Izraelitom o Bogu. Powiedział im, że Bóg to jest ich jedyny Bóg. To Bóg, który zbawił ich pierworodnych. To Bóg, który zatrzymał Faraona i pozwolił im przejść przez Morze Czerwone. To właśnie ten Bóg, któremu Miriam i inne kobiety śpiewały i tańczyły na chwałę. Co się z nimi stało? Z tymi, którzy tańczyli wokół cielca? Jakąś słabą pamięć mieli, zapomnieli, co zrobił dla nich Bóg. Tańczenie w tamtych czasach przy różnych cielcach czy bykach było zwyczajem ludzi Egiptu, Babilonii, Fenicji, ale to było może i dobre dla nich. Ale dla Izraelitów i dla ludu poświęconego to znaczy, że jest brak zaufania do tego, że Bóg może kierować wszystkimi sprawami. Ta starożytna historia może też nam przypominać, że to nie tylko stało się w przeszłości, ale to może też stać się dzisiaj. Jak to może się zdarzyć? Kiedy oddajemy chwałę i szacunek innym osobom lub rzeczom, czymś, co jest inne niż Bóg. Kiedy oddajemy nasz czas, zdrowie na inne rzeczy tego świata. Kiedy absorbują nas plotki, jakieś światowe teorie, ideały. Kiedy unosimy się z dumą, że pamiętamy tyle tekstów biblijnych, tyle doktryn. Drodzy braterstwo, to może też dotyczyć tych, którzy mówią wykłady, którzy przedstawiają prawdę. Ale Bóg używa tylko ich jako narzędzia. Tutaj brat Adam Urban nie jest obecny, tak? Nie widzę, ale chciałbym nawiązać, że on porównał braci, którzy mówią wykłady, którzy służą w zborach wszystkim do listonosza. Listonosz przychodzi, przynosi nam list. On nie wie, co jest w tym liście. On ma tylko przynieść. Jak on nie przyniesie, no to inny przyniesie. No, bracie Józefie, pewnie pamiętasz, jak to było w dawnych czasach, listonosz przynosił emeryturę i tą końcówkę się dawało listonoszowi. Ci listonosze teraz siedzą na ławce i wspominają dobre czasy. Kiedyś to byli ci emeryci, dawali te końcówki, a teraz przelewają na konto i człowiek musi żyć z tej emerytury. 2 Piotra nam mówi, że
Proroctwo nie jest prywatnego wykładu. Jeżeli ten brat, który nam przynosi, no to on przynosi nam coś, co było dane. On tylko jest takim doręczycielem. Taniec wokół cielca nie jest właściwą rzeczą. I może się to zdarzyć na wielu płaszczyznach. Brata Adama nie ma, ale brat Zbyszek jest. O kolarzach, o kolarzu. Lance Armstrong wiele razy wygrywał Tour de France, a później okazało się, że zażywał jakieś substancje, no ale ludzie nie wiedzieli, no to był idol, taki jak nikt inny, tylko patrzeć i naśladować. My ludzie nie widzimy, widzimy tylko jedną stronę. Apostoł Paweł powiedział: bądź moim naśladowcą na tyle, na ile ja jestem naśladowcą Chrystusa. To znaczy, jak zauważysz, że nie jestem, no to nie naśladuj mnie. Nie idź za mną, jak zauważyłeś, że coś jest nie tak. Opowiem wam o takim wydarzeniu odnośnie naśladowania. Ja było jakiś czas temu, jechałem sobie na autostradzie, obok mnie jakiś mignął samochód, zauważyłem tam z tyłu Jezus napisane, no. Myślę, ciekawe co tam jest napisane, no ale nie będę tak blisko jechał, bo tam się 70 mil jedzie na godzinę, ale na autostradzie czasami jest stop i wtedy wszyscy stają i przeczytałem, co on miał napisane. Wiecie, co on miał napisane? Bardzo fajny napis. Czy naśladujesz Jezusa tak blisko jak mnie? Bo ktoś musiał być blisko Jego, żeby odczytać ten napis. Te nowe teorie, o których mówiliśmy, ja mam jeszcze ile? Dużo czasu, bracie Wiktorze? Tak? To jak budowanie domu. Możemy zrobić remont domu, możemy przesunąć jedną ścianę, drugą ścianę, ale jak zrobimy coś niewłaściwie, no to cały budynek runie. I 25 minut. Dobrze. To bardzo ważne, bo ja lubię czasami za dużo. Drodzy braterstwo, uczęszczaliśmy do szkoły. Tam zdobywaliśmy wiedzę. To jest śpiew. Później, kiedy zaczynamy pracę, to jest taniec. I czekanie do emerytury. Za dużo młodych nie widzę, ale powiem wam, nie jest źle na tej emeryturze. Chyba wszyscy emeryci to przyznają, człowiek ma dużo czasu. Ktoś kiedyś powiedział, że życie nie polega na czekaniu, aż burza minie, polega na nauce tańca w deszczu. Deszcz to nasze kłopoty, różne wydarzenia, które zmieniają nas. Zapomniałem nazwisko, ale jedna tancerka podała taką myśl, która no, może szczególnie odnosić się do dzieci, ale też i dorosłych. Zamiast tupać ze złości, nauczcie się stepować. To też tupanie, ale nie ze złości. Tupanie w takt muzyki.
Życie chrześcijańskie może być, kiedy my mamy przed sobą takie dylematy. A może więcej czasu poświęcę, ja będę miał lepszą pracę. Kiedy będę miał więcej czasu na naukę, moje dzieci będą starsze, nie będą na utrzymaniu, będą na emeryturze. A Jozue 24:15 mówi: wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć. Biblia nie mówi nam, kiedy będzie dzień słoneczny, kiedy będzie dzień deszczowy, kiedy przejdziesz na emeryturę. Dziś. Tu i teraz. Nie trzeba czekać. I odpowiedział do swojej żony, gdy mu udzieliła dobrej rady, według niej dobrej rady. Przeklnij Boga i umrzyj. Ja uważam, że trzeba słuchać żon czasami. No w tym wypadku nie. Innymi słowy, czy mamy przyjmować dobro z ręki Boga, a nie przyjmować czegoś innego? Poczekam, Panie Boże, jak tylko trochę odłożę. No, to nie przyjdzie. Inne się pojawią też problemy. W krajach angielskojęzycznych jest takie powiedzenie money for a rainy day, czyli pieniądze na dni dosłownie deszczowe, a tam na te dni, kiedy nie można będzie zarabiać, kiedy stracimy pracę i tak dalej. No, rosyjski nie jest tak popularny w tych czasach, ale tancerz słynny Michał Baryśnikow powiedział: nie próbuję tańczyć lepiej niż ktokolwiek inny. Ja próbuję tańczyć tylko lepiej niż ja to robiłem dzień wcześniej. A nieznana tancerka powiedziała, zapytana dlaczego tańczy: tańczę, bo krew w moich żyłach też tańczy. Dobre stwierdzenie. Nasze chrześcijańskie życie nie powinno być tym, aby być lepszym od brata czy siostry. W znalezieniu jakichś typów i innych rzeczy. Manna z 1 lutego, komentarz brata Johnsona. Słowem za nami są nauki Pisma Świętego i Starego Testamentu, i Starego i Nowego Testamentu. Te nauki mają być zastosowanie w każdym stanie i doświadczeniu życia. Dlaczego? Dlatego do tych cudownych nauk mamy szukać wskazówek na ścieżce życia i z pewnością, że one poprowadzą nas właściwymi drogami mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. A to jest komentarz do słów: a uszy Twe usłyszą głos z tyłu do Ciebie mówiący. Drodzy braterstwo, czas na jakieś podsumowanie i ważne rzeczy w tym naszym tańcu. Biblia często wspomina o tańcu jako sposobie chwalenia Boga. Wersety mówią o radości, jaka wynika z tego. Taniec w połączeniu z muzyką jest lepszą formą wielbienia Boga. Ale Biblia też ostrzega nas przed tym, jak tańczymy. Niektóre
historie opowiadają o takich tańcach, które doprowadziły do złych decyzji, jak taniec Herodiady. My wiemy, skutkiem tego było morderstwo. Taniec, chociaż sam w sobie nie jest grzechem, to mamy kontrolować, czy to jest taniec, który uwielbi Boga, jest szczery, jest wynikiem radości i który będzie błogosławieństwem, a nie sprowadzi nas na manowce. Taniec w złotych latach. No i wracamy do Sarajewa. Tych bohaterów z 1984 roku ja widziałem na YouTubie w roku 2014. Wykonywali ten sam taniec, tą samą muzykę. Byli o 30 lat starsi. Występ był pełni w harmonię. Podążali za muzyką tak, jak tylko było to możliwe na tym śliskim lodzie i pokazali kunszt. Ale widziałem ich też w tym roku na YouTubie. No to już 40 lat, jak ktoś uprawiał sport, to wiecie, po 40 latach może być, wyglądać to samo, ale to nie to samo. Oni pokazali taką krótką formę, ale to było w harmonii. To, co chciałem podkreślić, nasze postępowanie w harmonii Słowa Bożego. Dzisiejszy chrześcijański taniec. Drodzy braterstwo, ktoś, kogo wy być może nie znacie, ale ja powiem, moja generacja będzie znała. Czesiu Niemen śpiewał "Dziwny jest ten świat". Ale powiem wam jeszcze, że ktoś, kogo wy znacie, kogo nie ma tutaj między nami, ale może przyjedzie, a nazywa się Andrzej Kaliszczyk. Jak daleko zabrnął świat. I to jest tylko takie moje przypuszczenie, że i Czesław Niemen, i Andrzej Kaliszczyk nie wiedzieli, że świat zabrnie tak daleko. I tylko w tych ostatnich latach. Dlaczego ja użyłem porównania taniec na lodzie, a nie taniec na parkiecie, na przykład jak taniec z gwiazdami? Tak jak już wspomniałem, 50 lat temu zacząłem studia na WF-ie i ktoś wpadł na pomysł, żeby nam zrobić zajęcia z brzwiarstwa na czwartym roku. No, był jeden z moich kolegów, a propos z Bydgoszczy, lekkoatleta, który bardzo dobrze tańczył, bo myśmy tam mieli zespół ludowy, taneczny, na parkiecie. I okazało się, że z tą samą koleżanką miał zajęcia, ale problem w tym, że ona była łyżwiarką i tańczyła na lodzie. Więc jak podjeżdżała blisko do niego, to on krzyczał w niebogłosy: stój daleko ode mnie, nie podjeżdżaj tak blisko. No i przewracał się bardzo często, bo to sprawiało mu ogromną trudność. Na lodzie. Nasz chrześcijański taniec jest na lodzie, bo świat, w którym żyjemy, to wielkie lodowisko. Warunki są trudne. Wiele się zmieniło w ciągu tych ostatnich lat. Drodzy braterstwo, jeżeli jesteście rodzicami małych dzieci albo dziadkami, to mogą zadawać wam takie pytania, że jeżeli macie włosy, to wam staną dęba.
A jeżeli nie macie włosów, to będziecie bardzo zdziwieni, że takie pytania będą. Na przykład, mój kolega Jacek ma dwie mamy. Czy to jest możliwe? Dziadku, babciu, tatusiu, mamusiu? Albo mamy koleżankę Agnieszkę, która ma dwóch tatusiów. A teraz przykład z życia. Mój kolega, Ukrainiec, który akurat nie było na budowie, dużo pracy, miał przerwę. Żona mówi, no poszedłbyś w końcu na to spotkanie z rodzicami, bo tak zawsze ja chodzę. Ma 14-letnią córkę, która gra w drużynie siatkówki w szkole. Zapytali go, czy twoja córka to chłopiec, czy dziewczynka. On się z tym ze mną podzielił i powiedział mi, co im powiedział. Wam jest potrzebny nie tylko okulista, ale ktoś więcej. Oczywiście zabrał swoje dziecko, już tam w drużynie nie gra. Tęcza, która pokazała się po potopie, zgubiła jeden kolor teraz. Ma 6 kolorów. A w Stanach Zjednoczonych jest taki pastor, który się nazywa Jesse Jackson. On założył tak zwaną Rainbow Coalition, czyli koalicję tęczy. On powinien znać Biblię, bo pastor zgubił jeden kolor. Ja myślę, że coś więcej. Zgubił zdrowy rozsądek. Dzieci mogą was zapytać, czy to możliwe, aby nasz kolega Karolek po wakacjach wrócił i chce, żeby go nazywać Karolinką. Trudny taniec na lodzie. Drodzy braterstwo, może jeszcze do was ten trend nie dotarł, ale w Stanach jest bardzo popularny. Na lotniskach kobiety mają problemy ze znalezieniem damskiej toalety. Znaki czasów. No, coś się dzieje. Książę tego świata ma wielki wpływ. Niektórzy nazywają go influencerem. Influencer to jest wyraz angielski, który nie tłumaczy się na język polski, bo lepiej brzmi po angielsku. Tłumacze oczywiście mogliby przetłumaczyć, ale ktoś im wytłumaczył, że tak jest cool. A tłumacze to znają też język niemiecki i mówią, a nam to jest ganz egal. My wiemy. Taniec to jest harmonia postępowania ze Słowem Bożym zawsze i wszędzie. Jest takie powiedzenie, nie wiem, nie słyszałem tego, być może ja to wymyśliłem, ale nie będę rościł praw autorskich. Jak będziecie chcieli zastosować, proszę bardzo. Nie można tańczyć tańca wojennego z wykąpanym toporem wojennym w jednej ręce, a fajką pokoju w drugiej ręce. To się nie uda. Ale żeby nie mówić o tylko przykrych, niepozytywnych przykładach, podam wam przykład pozytywny. Dawno temu zostaliśmy zaproszeni na wesele przez braci, braterstwo, z którymi spotykamy się tam na różnych konwencjach w tamtym terenie Ameryki. No i ponad 200 osób grubo było. W pewnym momencie prowadzący zaprosił małżeństwa do konkursu tańca i będzie łatwa muzyka, nagroda, zobaczycie.
No ale nie powiedział, jakie zasady będą oceniane. No, Wiktor z Paulą to by od razu odesłali ich, żeby usiedli sobie, bo pierwsza było 5 lat w małżeństwie. Później było tak 10, 15, 25 i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Taniec zakończyły wolniutko tańcząc dwie pary, które miały 62 lata razem. Dostali ogromne brawa na stojąco i byli to dziadkowie pary młodych. Mam pytanie, braterstwo. Ktoś ma tutaj 62 lata w związku małżeńskim albo blisko? Nie widzę, chyba nie. No nie myślę o tym systemie ZUS-u. Tam okres składkowy, nieskładkowy. Ten nieskładkowy, kiedy siedzieliście razem w jednej ławce w szkole podstawowej, ale nie o to chodzi. To jest coś pięknego, drodzy braterstwo. To jest coś pięknego. To jest przykład zgodnego życia razem, które nie zawsze było usłane różami i nie zawsze tańczyli na czerwonym dywanie. Zastosujmy to do naszego chrześcijańskiego życia. Nasz poświęcony taniec czyli wierność aż do śmierci. Jak sobie w tym radzimy? Niektórzy mogą powiedzieć, to nie to samo, co byłem młody, teraz nie jestem silny. Inny poziom energii. Jak ja to nawiązałem między mną i Wiktorem, nie ten sam PESEL. Ale dobry Bóg nas nigdy nie opuści. Doda nam siły, mądrości. Jeżeli będziemy stać zawsze u jego boku, ufać Mu, pracować, robić to, co możemy najlepiej. Pan Bóg nigdy nie oczekuje od nas więcej, niż możemy ofiarować. Niech dobry Bóg was wszystkich błogosławi, drodzy bracia i siostry, w tym chrześcijańskim tańcu. Wsłuchujmy się w muzykę. Dziękuję bardzo za uwagę i myślę, że was nie uśpiłem, a jeżeli to spowoduje lepsze trawienie, to bardzo dobrze.